Witam z tej strony Kajrzesowo, to jest kolejny odcinek SimCity. Na wstępie pokażę Wam pewną ciekawostkę. Przestawię sobie ustawienia na oświetlenie na minimalne. Popatrzcie sobie, że to nie jest oświetlenie. To jest ustawienie wszystkiego na minimalne. Ponieważ wodę, popatrzcie jak wygląda. Chociaż to może być ustawienie oświetlenia. Ale dzięki temu mam na przykład 50 FPS-ów podczas nienagrywania. Ustawię sobie na małe. Z powrotem na małe oczywiście. Z powrotem na małe i popatrzcie, woda już wygląda normalnie. To nie jest chyba wina oświetlenia, to jest po prostu jakaś taka dziwna opcja, dziwny traf, że cieni nie ma, nic nie ma. Po prostu zmiana ustawień na bardzo małe. No tak, kiedyś z ciekawości sprawdzałem jak wygląda porównanie SimCity na niskich ustawieniach, bo miałem komputer wtedy bez karty graficznej, która by spełniała wymagania SimCity w 100%. Jak wyglądają Ultra, byłem zdziwiony, że tak SimCity dziwnie wygląda, ale sam muszę grać na takich ustawieniach. Ale to pewnie przez procesor, pewnie nie wina samej grafiki, a procesora graficznego, naszego graficznego, procesora ogólnie komputerowego. Tutaj. Okej, meteoryt. Mamy nalot meteorytów. Miejmy nadzieję, że nam nic ważnego nie rozwali ten meteoryt. Dom burmistrza? Czy jakieś budynki? Na razie wytwórnia ad hoc. Ad hoc to jest chyba jakieś... czekajcie, tam jest chyba taka grupa kabaretowa ad hoc się nazywa. Rozwaliły nam budynki tutaj. Rozwaliło prawie nam dom burmistrza. Ale koniec, koniec nalotu bombowego, jak ja to nazywam. Jest okej. Pożar budynku, dobra. Mamy teraz dużo, dużo rumowisk oraz pożarów budynków tak naprawdę. Rozwaliło nam straż pożarną. Ała. To było bolesne. Dobra, już tą straż pożarną postawimy oczywiście. Tą ogromną. Dobra, postawimy ją już tutaj. Postawimy ją tutaj, postawimy dwa garaże. Tutaj nie mamy oczywiście uniwersytetu ze szkołą inżynierii, żeby móc postawić pożary hazmat. Będzie ciężko. Ale to dlatego nie mamy pożarów hazmat w sumie, bo nie mamy uniwersytetu chyba jeszcze. Nie mamy aż tak dużego poziomu technicznego, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze zrobimy ten inspektorat przeciwpożarowy, budynek tutaj. Na razie wszystko jest ok. Budynek nam wybuchł właśnie. Dobra. Rumowisko jeszcze coś jest. Dobra, oczywiście te chyba opuszczone budynki chyba się jeszcze mogą zwrócić do poprzedniego stanu. Tak naprawdę nie wiem jak to jest, ale mamy teraz, przez to mamy spadki w zarobkach, jednak zrobię to odwrotnie. Lodówki mogą zostać, ale postawione to po prostu będzie, tylko że będzie wyłączone. Będą wyłączone te budynki do budówki, które dobudowałem tak naprawdę niepotrzebnie. Będą potrzebne to, oczywiście je włączę. Ale zaczekajcie, 2950. Usuwając jeden mamy dalej 2950. Czyli to jest po prostu bez różnicy. Tak naprawdę czy usuniemy czy nie, ale... Dobra. Wyłączymy. Oczywiście tutaj jeszcze też wyłączenie. Raz tak. Okej, zarobki mamy małe, spadki. Tak naprawdę tracimy pieniądze na
mieszkańcach, ale zyskujemy na inwestycjach, czyli na wszystkich budynkach, które są na rzeczach, które sprzedajemy. Ostatni dochód 182 730 zł, z milionów, nie złotych, z milionów. Wyszukuję w internecie hasło, co robić podczas pożaru. Wolno dziś działa. Tak, jak się ma dziwne LTE. Tak, naprawdę LTE to jest dziwny twór dla mnie, ponieważ sprzedają w sieci, znaczy w sieci, operatorzy sieci sprzedają LTE, które ma mieć dużą ekstra prędkość. Aczkolwiek sprzedają je z, na przykład z limitem 5 GB. Przy zwykłym człowieku, który używa internetu do przeglądania stron, to naprawdę LTE mu nie jest potrzebny. Przy człowieku, który potrzebuje, tylko kupuje gry przez internet i pobiera, LTE mu jest potrzebne, aczkolwiek LTE wtedy mu przez... aczkolwiek wtedy przez LTE ma limity. Co się wiąże oczywiście z tym, że mając 5 GB nie ściągnie porządnej gry. Gra mu się oczywiście ściągnie szybko, tylko że to nie będzie gra taka jak będzie chciał, czyli na przykład nie ściągnie mu się taki... jak on się to nazwał? Metal Gear Solid, który jest do pobrania, albo taki Fallout, który też jest do pobrania, aczkolwiek Fallout już... porównanie Metal Gear Solid i Fallouta jest trochę głupie, ponieważ Metal Gear Solid Konami dało tak naprawdę Steama na płytę, która waży 5 mega i cała płyta miała 5 mega, a twórcy Fallouta dali tego Fallouta w części, aczkolwiek resztę dali po prostu. Tam chyba 4 giga było na płycie, ale dali tego Fallouta, czyli kupowało się produkt. Nie sam kod, bo tak naprawdę Konami sprzedawało sam kod w pudełku. I to pewnie po wyższej cenie niż w sieci można było dostać. Dodatkowo sprzedawali... co? Sprzedawali, kurczę. Sprzedawali oprogramowanie, które można ściągnąć z sieci za darmo. Bo dodawanie na płytę Steama, nie dodając gry, to jest sprzedawanie oprogramowania, które można ściągnąć z sieci za darmo. Tak. Dobra, naprawdę już powoli się nudzę tym SimCity, chyba skończymy. Chyba w piątek będzie ostatni odcinek, póki co. Ponieważ chwilowo chcę zrobić przerwę od tego SimCity tak naprawdę. Potem nagram, dzięki temu będę miał czas, żeby nagrać wam naprawdę Gubini Nice i oczywiście wtedy będziecie mieć zamiast SimCity Gubini Nice i oczywiście będzie ten Football Manager dodatkowo, nie mówię, że nie. Football Manager w sumie będzie cały czas, bo on akurat mnie aż tak nie nudzi, tam problemów nie mam, chociaż denerwuje mnie czasem właśnie to niewygrywanie meczy, to ciągłe remisowanie przy was oraz przegrywanie. Przy normalnej rozgrywce już przez jakiś czas wygrywam. Przez dłuższy czas wygrywam. Ostatnio mi chcieli postawić w ogóle pomnik, ale to wam opowiem innym razem. Na ten temat. Bo właśnie opowiem wam w Football Managerze o jego przypadkach. Jeżeli chodzi o to SimCity. Naprawdę SimCity już powoli mnie nudzi. Już naprawdę nie mam co robić. Teraz jedynie mam problemy, nasze problemy. Muszę zrobić te pipszone procesory, nasze procesory, telewizory. Więc fabryka procesorów idzie tutaj. Oczywiście ten budynek, tak, lodówka będzie, tutaj jest? Nie, tutaj. Tak. Tak. Okej, dobra. Musimy oczywiście dzieło handlowe postawić. Tutaj jednak, a nie tak. Nie tak, tylko tutaj musimy jednak to, tę dobudówkę zrobić inaczej, zrobić w ten sposób tak naprawdę. Jeszcze tutaj dzieło handlowe. Aha, nie wejdzie, okej. Okej. No to będę musiał jakiś...
Dobra, znajdziemy za koło oczyszczalni ścieków, po prostu wezmę teraz ten skład handlowy. Tutaj, 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 tutaj. Procesory, tak, plastik, jeden tutaj. Oraz procesor, dobra, jest limit, teraz tylko fraction shipment. Jeden procesor, jedna szansa. Zrobię to tak. Plastik 1, procesory. Tutaj miałem w sumie zbieranie śmieci dać. Dobra, już srajmy to. Tylko zrobimy jeszcze tak. Muszę naprawdę zrobić miejsce w tym. Brakuje mi już tu miejsca tak naprawdę. Brakuje mi tu miejsca przez tą wodę tak naprawdę. Ale to było chyba najbardziej proste miasto w moim regionie. Gdzie importować plastik, ale eksportować oczywiście procesory. Póki nie będziemy mieć zysku na procesorach takiego, żeby. Znaczy nie będziemy produkować tylu procesorów, tak żeby mieć. O, fajnie handlu. Tak, żeby mieć telewizory. Czyli fabrykę, nie telewizory, tylko KGHM elektroniki, dzięki czemu będziemy mogli potem postawić budynek od procesorów, no, od telewizorów. Dobra, postawię tutaj ten KGHM handlu. Port handlowy, mamy zatwierdzenie i mamy już ulepszenie do KGHM handlu. Postawimy dział elektroniki. Dział elektroniki. Okej, tak. Dział elektroniki, będziemy musieli postawić ten port handlowy. Będzie jeden port handlowy tutaj. Miejmy nadzieję, że to tam wystarczy miejsca. No i robimy już wielkie dzieło. Tylko nie stać nas finansowo. Musimy mieć milion simleonów. Finansowo nas nie stać, reszta nas stać. Więc robimy potem za chwilę. Arkologię, ustawimy arkologię i będę nagrywał w sumie do postawienia arkologii tą serię. Jak arkologię postawimy, wtedy skończę. Miejmy nadzieję, że wam nie będzie to przeszkadzać, ale to jest naprawdę, to jest mój cel na tą serię. Zaplanujemy imprezę oczywiście, żeby zdobyć pieniądze znowu. Koncert rockowy. Oczywiście musiałem podwyższyć podatki, dlatego żeby były zyski większe. Port handlowy, oczywiście muszę pamiętać o tym, że tutaj zamiast składów muszę postawić port handlowy, aczkolwiek jeden skład będę musiał zostawić z racji takiej, że jeżeli nie będziemy mieć danego działu, to nie będziemy mogli sprzedawać tego, więc port handlowy będzie dobrym pomysłem na zdobywanie telewizji, telewizorów i tak dalej, bo musimy naprawdę zdobyć te telewizory. Czekam na te zyski, czekam na te zyski. No, zbierajcie mi się pieniądze. No dobra, wszyscy przestępcy są ci, tutaj wszyscy są, jest ok, spalone budynki dziennie. Dobra, dołożymy jeszcze jeden tylko, straż pożarną. Dobra, fabryka procesorów. Robicie się procesory? Czekaj, czekaj, dobrze, zrobimy, tu jest. Jest, to są pieniądze, ale procesory sprzedajecie się. Metal się sprzedaje, stop się sprzedaje, ale procesorów nie widzę, żeby się sprzedawały. Chyba, że jeszcze nie wyprodukowały ich na tyle, żeby je sprzedać. Zarządzaj na rynek globalny 1000. Do procesorów teraz. Dobra, ja jeszcze budynek. Wszystko jest ok. Tutaj jest ok. Nie to. Wyjazdy są ok. Tutaj wszystko jest ok. Oczywiście nie licząc kiwonów, które mamy dwa, zostały nam. Tutaj gdzieś mamy jeszcze
Zamiast huty mamy kopalnię gdzieś, tylko nie pamiętam gdzie ona jest. Tu jest kopalnia. Tu jest kopalnia, tutaj już nie mamy węgla tak naprawdę. Będziemy musieli przestawić tę kopalnię w drugą stronę. Szkoda, że nie możemy oczywiście wystawić jej inaczej. Mamy 14 tysięcy węgla, mamy 115 ton na dziennie wydobywane. Dobra, pomyślimy potem, ale tutaj czekamy na te pieniądze. Niech zarobki będą, niech zarabiamy na tym wszystkim. Oczywiście tracimy te 20 tysięcy, 27 tysięcy dokładnie na plastik, który możemy tak naprawdę zbierać ze śmieci. Zamiast oczyszczalni, jak to się nazywało? Nie tu. Utylizacja śmieci. Tu jest. I możemy to zbierać oczywiście z centrum recyklingu, który mamy do postawienia. Ach, dobra, wyłączę mu to. Jeszcze musimy dwóch przestępców aresztować. Tutaj dział ropy naftowej. Też postawić, dobra. No. Brakuje mi 500 tysięcy do zaczęcia budowy arkeologii. Już. O co chodzi? Aha. Okej. Odebrać ciężarówek z rynku globalnego musimy. Tutaj autobusy i tramwaje, autobusy i tramwaje. Tramwaje? Dobra, miałem tramwaje w sumie zrobić. Zapomniałem sobie. Pamiętam, że miałem zrobić te tramwaje w końcu. Oczywiście będziemy tracić przez to pieniądze. No ale obiecałem, że zrobię to zrobię. Teraz zobaczę, czy te szkoły się zapełniają. Jeżeli nie, to oczywiście jedno ze szkół zwolnimy z danego słowa, czyli z nauki naszych simów, ponieważ będziemy tracić też na tych szkołach pieniądze. Tramwaje tu są wszędzie, tu nie ma. Tu jest okej. Dobra, teraz sprawdźmy tylko tramwaje, czy będziemy mogli postawić. Bo jak nie będziemy mogli postawić, to ja się uduszę. Tutaj jest transport publiczny. Możemy, tylko nie możemy dobudówek zrobić. No ja dzielę. Chociaż w sumie możemy to zawsze zrobić tak. Zawsze możemy to zrobić tak i postawić gdzie indziej, ale dobra, zrobimy to tak. Tutaj. Tutaj zamiast tego postawimy tą z tramwajem. Gdzie ostatni? Nie miejsce, gdzie nie będzie drogi z tramwajem. No i nie będziemy dobudowy robić po prostu do tych tramwajów. Aha, tutaj jest droga w poprzek. Czyli tak naprawdę jeszcze tam tramwaje będą musiały być. Okej. Dobra, ulepszymy drogę z tramwajami tak naprawdę i tutaj postawimy jednak. Jednak nie tam, tylko tutaj. To jest całość. Tutaj oczywiście te wszystkie podziały są denerwujące. Ponieważ przez to nie widzę, gdzie tak naprawdę brakuje tego tramwaju. To jest tramwaj, tutaj jest. Musimy tak przejechać, bo to szkoła już może być problemem. O, tutaj widzicie? Tutaj szkoła z 860
500. Dobra. Jedną ze szkół, jak usprawdźmy tylko pauzę. Wydatki, zmniejszymy wydatki sobie oczywiście w ten sposób i sprawdzimy jak tam miejsce 500, no prawie, prawie mamy tyle ile potrzeba. Tutaj już mamy zarobki 5000, ale oczywiście liczę na więcej. Czekam na więcej mieszkańców, dzięki czemu będziemy mieć więcej pieniędzy. Teraz mamy tylko zysku 500. Simloanów mieliśmy więcej. Dobra. To jest max, które wiem, że teraz mieszkańcy się będą burzyć, ale wiedziałem, że tramwaje będą, to będą. I tramwaje tutaj. Ale jakie tam skrzyżowanie? Aha. Dobra. Tam jest skrzyżowanie, zapomniałem, muszę to postawić jednak tak. I to tak dziwnie postawić, tu chcę postawić tak naprawdę. Tę drogę. Tak dziwnie, oczywiście ja sprawdzam tylko, czy można, nie, nie można. Chociaż tutaj będę mógł. Nie, bo mówiłem, że wstawię tutaj, więc co ja tu robię? Co ja to robię? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Tak. Zajezdnie. Oczywiście przystanki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. I połączymy te tramwaje. Spróbujemy połączyć przynajmniej, bo nie wiem czy się da. Tak jak myślę. Oj. W górę i w dół. A nie można przez wytyczone budynki. Dobra. Czyli nie zrobimy tak jak chcę, ale zostawimy już to tak, niech będzie. Niech już będzie tak jak jest. No to zarabiajmy. Wkłady pełne mamy oczywiście. Skład pełny, skład pełny. Skład pełny, ale brak rudy, nie? A skład pełny węgla. To jest ok, to jest ok. Ratusz, wydatków mamy w ratuszu dużo. Ratusz mamy dużo wydatków, tutaj nam brakuje oczywiście stopu. Już mamy 700 tysięcy. Tutaj dostaniemy zaraz pieniądze na tą arkologię. Tylko oczywiście poczekam chwilę przed tym. Muszę, żeby mieć zarobek ponad te tysiące, bo masz ponad ten milion, bo to będą problemy z większością i większą ilością simów i tak dalej, nasze simów pieniędzy. Jeżeli nie będziemy mieć tyle pieniędzy, ile trzeba i zbankrutujemy przez to, ale mamy jeszcze obligacje oczywiście. Mamy jeszcze postawić ten dział. I to potem tak arkeologię zaczniemy budować, wtedy postawimy ten dział. Znowu skład pełny w kopalni węgla. Mamy tutaj ten eksport, czy użytek lokalny? Jest eksport, nie wiem co tym tak cały czas problemy są z tym. A, za mało miejsca, żeby większy transport. Okej. Już mam zwiększyłem miejsce.
mylę. No i mamy milion. Mamy milion. Tutaj dostaliśmy pieniądze, tak. Raport z handlu. Jeszcze. A, dobra, za mało. Mapa. Tak. Zbuduj to. Trwa rozpatrywanie zgłoszenia. Twoje, to może zająć kilka minut. Otrzymasz powiadomienie, gdy zostanie zatwierdzone. Złożono zezwolenie na budowę. Czyli zezwolenie będziemy mieć. Czekamy na zezwolenie tak naprawdę teraz. A nie wiem, czy jeszcze jakieś jakieś mega w miastach przyszłości dochodzi jakiś budynek czy coś takiego. O, jest. Zaczniemy oczywiście import. Wysyłanie zasobów, telewizory też będziemy wysyłać, póki jeszcze nie możemy, ale tutaj mamy Nordweka, Omahoma, Nuliani. Nuliani i Omahoma. To miasto zrobię sobie poza nagraniem. Spróbuję tam zbudować cokolwiek, żeby tak naprawdę zrobić ten. Jakie niskie kwalifikacje? Wytyfy. Nie mówcie mi, że tutaj znowu. No tak. Ja pierdzielę. Zrałem was. Szkoda podyplomowa, to jest liceum. Wiem, że to stawiam do dupy tak naprawdę, ale stawiam póki mogę. Zawsze mogę zrobić to w ten sposób. Żeby były zyski. Żeby zysków nie tracić tak naprawdę, nie że były zyski, tylko żeby zysków nie tracić. No i zaraz cóż, zaraz będziemy budować tą arkologię. Faza pierwsza, faza druga, fazie drugie nie wiem co będzie tak naprawdę. Miejmy nadzieję, że to samo. Nic więcej. Teraz oczywiście czekamy na pieniądze, na możliwość postawienia niskiej kwalifikacji. No. Ja pierdzielę. Dobrze, proszę bardzo. Przecież kwalifikacje są takie same. Arkologia, wiem, że metalu więcej. Oczywiście teraz zamiast sprzedaży robimy rynek glob... Import. Import. Tutaj zamiast oczywiście sprzedaży import. Oraz import. Ponieważ będziemy to wszystko na arkologię wysyłać. Ale zarabiamy na procesorach, dzięki temu nie mamy problemu. Tylko że nie produkujemy tyle, ile trzeba chyba tych procesorów tak naprawdę. Ale dobra, w tym miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, polecenie tego kanału swoim znajomym oraz polecenie tego filmu swoim znajomym z racji takiej, żeby mogli się pośmiać z czegoś, tak? Z mojej niewiedzy bądź z mojej głupoty, przez którą mam takie problemy czasem. Ale dobra, ale cóż, jak mówiłem, kończę ten odcinek. No i do zobaczenia, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie.